Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, to jest 10 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Crash Bandicoot Insane Trilogy. Na początku czeka nas rozmowa z Cortexem, więc ja się zamykam. What is your problem, Bandicoot? I will not ask you again to bring me the crystals. Obtain the remaining 5 crystals, Crash, and bring them to me. No i okej, to tyle. Piston it away. Muszę przyznać, że ten poziom mnie strasznie irytował. To był jeden z poziomów... Znaczy właściwie, wiecie co, dzisiaj zirytowały mnie dwa poziomy. Piston it away i zirytował mnie jeszcze ostatni level, który sobie w tym odcinku rozegramy. Zobaczycie czemu. Ogólnie powiem wam tak, miałem problem z tymi przeciwnikami. Ale gdzieś za chwilkę, nie pamiętam gdzie. To nie tutaj chyba za jakąś chwilę. Ogarnąłem, moi drodzy, taki patent na tych przeciwników, że można ich zabijać wślizgiem. A ja sobie z tego nie zdawałem sprawy i poleciałem po prostu totalnie na przypał. Nie wiem, kiedy ja to odkryję, teraz chyba. O, właśnie, w tym momencie odkryłem, że można tych przeciwników rozwalać wślizgiem i... Muszę przyznać, że ten wślizg strasznie mi w późniejszym etapie tego poziomu pomógł. Naprawdę cieszę się, że odkryłem to, bo miałbym naprawdę spore problemy, gdyby nie właśnie ogarnięcie tego ślizgu. Sam poziom w sobie, właśnie powiem wam, że nie jest jakiś specjalnie trudny. Właśnie jak już wiecie, że przeciwników można eliminować wślizgiem, no to naprawdę później już jest gładko i nie ma większych problemów z tym levelem. Tu mi Crash spadł na twarz. I proszę bardzo, siup. I to tyle. No muszę przyznać, że naprawdę, jak już odkryłem patent z tym ślizgiem, to poziom naprawdę stał się łatwy, lekki i przyjemny. Tutaj, jak wiecie, ci przeciwnicy mają takie jakby dwie formy. O, on jakby rozkłada te swoje macki i je tak składa. Jak ma złożone macki, to wtedy ślizgiem wjeżdżamy, jak ma rozłożone, to wtedy atakujemy go z góry. I to tyle tak naprawdę. Mówię, ten poziom, wiecie co, jest taką trochę, można powiedzieć, łatwiejszą wersją poziomu, z którym się najbardziej dzisiaj męczyłem. Zobaczycie później, jaki poziom chodzi, bo on jest na samym końcu, jako ostatni. Oczywiście przed finalnym bossem, bo tak jak już zdążyliście pewnie zauważyć po tytule odcinka, dzisiaj skończymy drugą część Crasha i zaczniemy część trzecią. Tak, muszę przyznać, że część trzecia mi się cholernie podoba, ale to później będę o tym mówił, jak będę nagrywał komentarz do części trzeciej. Tutaj nie wiem, jakim cudem dostałem prądem, szczerze mówiąc. Moim skromnym zdaniem nie powinienem dostać tym prądem, bo wskoczyłem nie na macki, tylko no na łeb. Ale to już... no już trudno, tak? It is what it is. No wiecie, jakoś nie wkurzyło mnie to bardzo, że na ten prąd wpadłem, bo nie przyczyniło się to, powiedzmy, do mojej porażki na poziomie. Tu miałem farta, że nie walnąłem w rurę. Tutaj, jak widzicie, mogłem udać się do tej sekwencji śmierci, ale stwierdziłem, że nie chcę naprawdę, bo... Kurczę, jak ja bym tam poszedł i bym zginął, no to zirytowałbym się i naprawdę tylko bym tam chodził wkurzony i marnowałbym czas, więc stwierdziłem, że już nie pójdę tam, po prostu nie odważę się i stwierdziłem, że idziemy dalej. Tu mamy poziom bonusowy. Ten poziom chyba przeszedłem, jeśli mnie pamięć nie myli. Tum turum tum tum turum tum tum turum tum. Skaczemy sobie po skrzyniach. Dobra. Kurczę, powiem wam szczerze, liczę na to, że w miarę szybko ukończymy Crasha, bo... Znaczy, z moich obliczeń wynika, że skończymy go za 2-3 dni góra, ale to dobrze, bo powiem wam, nie, że mi się źle gra w tą grę, absolutnie, ale muszę przyznać, że strasznie irytuje mnie nagrywanie komentarza po nagraniu gameplayu. Nie lubię tego, naprawdę tego bardzo nie lubię. Także... z jednej strony strasznie się cieszę, że seria z Crasha dobiega powolutku końca. Tu walnąłem takiego fejla, myślę, że przeszedłem ten poziom, no ale jednak nie. Więc z jednej strony się cieszę, że seria dobiega końca, ale z drugiej szkoda, że już, bo... znaczy wiecie, to jest dopiero przejście drugiej części, jeszcze trzecia nas czeka. No ale powiem wam szczerze, że jak przeszedłem pierwszy świat w trzeciej części, to trzecia część wydaje się banalna naprawdę, ale to pewnie jakieś tam moje przypuszczenia. Ten przeciwnik jest strasznie irytujący. Jeśli mam być szczery, w ogóle nie mam pojęcia, jak się go pokonuje. Tutaj robiłem to na totalnym przypale. Później dopiero, w trudniejszej wersji tego poziomu ogarnąłem, żeby tego przeciwnika pokonać, to my musimy go po prostu zrzucić tam w przepaść. Ja myślałem, że atak w tarczę to działa, ale to nie tak działa. Po prostu musimy gościa zrzucić w przepaść, no i wtedy on umiera.
Tak, tutaj trochę zaryzykowałem, ale ostatecznie udało mi się to życie zgarnąć. Tu muszę przyznać, użyłem D-pada, żeby crash mi szedł idealnie prosto. Naprawdę D-pad się przydał przy tych skrzyniach nitro. Tu mnie ten typo... No cóż, no, przeciwnik trochę irytujący, mówię, ale... tu wolałem poczekać, sobie wyliczyć na spokojnie moment. Bo na tym poziomie chyba game over ekran zobaczyłem chyba trzykrotnie, aż wiecie, także... No mówię, namęczyłem się strasznie na tym poziomie. Poirytował mnie, ale... Ale na całe szczęście... No mimo wszystko w miarę sprawnie, wiecie co, przeszedłem dzisiaj te poziomy, bo łącznie materiał zajął mi 50 minut, a teraz trwa 30, także no te 20 minut... więcej musiałem poświęcić. Nie jest to jakoś specjalnie dużo. No, trochę się pomęczyłem, ale nie aż tak. I tak dalej pozostaje przy stwierdzeniu, że Crash 1 jest trudniejszy niż 2. I tu, moi drodzy, muszę przyznać, miałem dużą niespodziankę, bo mamy poziom z jetpackiem. Tak. W tej grze my latamy jetpackiem i nawet są dwa poziomy z lataniem jetpackiem. Nawet trzy właściwie, ale to zobaczycie później. Tak, tu mam pierwszy level, on jest dosyć prosty, ale ja ujrzałem ekran game over tutaj dwukrotnie z tego względu, że nie ogarniałem po prostu, jak się tym lata. I jakkolwiek bardzo bym nie chwalił Vicarious Games za świetność, za zarąbistość tego remake'u, to muszę przyznać, że sterowanie jetpackiem jest naprawdę tragiczne. Mi osobiście totalnie to sterowanie nie leży, w ogóle go nie czuję. Ten chłop mnie strasznie irytował. Totalnie nie czuję tego sterowania, nie ogarniam go. Muszę przyznać, że nie leży mi zupełnie to sterowanie, bo steruje się, moi drodzy, tak, że gałką latacie góra-dół, lewo-prawo. Pod przyciskiem X lecicie do przodu, a pod kółkiem lecicie do tyłu. I ja miałem takie what the fuck. To sterowanie było tak głupie, naprawdę niejednokrotnie widać tu, że zamotałem się totalnie na tej gałce analogowej. Muszę przyznać, że o wiele lepszym sterowaniem, przynajmniej dla mnie, byłoby, gdyby, powiedzmy, atak, wiadomo, pod kwadratem jakby został, mamy atak właśnie pod kwadratem, ale ja bym osobiście wolał latać tylko właśnie lewą gałką, czyli musielibyśmy zrobić poziom w 2D na przykład. Muszę przyznać, że jakby ten poziom był w dwóch wymiarach, to moim skromnym zdaniem o wiele lepiej by się w niego grało. A w trzech wymiarach, muszę przyznać, no było to trudne. I w ogóle ten poziom przechodziłem też 2 razy, a nawet 3 razy. Bo nie wiedziałem, gdzie jest kryształ, tak? Nie zebrałem tutaj kryształu. Za pierwszym razem... Nie, przepraszam, ten poziom przechodziłem dwukrotnie. Za pierwszym razem właśnie nie zebrałem kryształu, a za drugim już na szczęście go znalazłem. Ten chłop mnie irytował strasznie, bo on ma takie naelektryzowane ręce i jak go szybko nie uderzymy, to on nas właśnie nimi naelektryzuje i oczywiście stracimy życie. Także chłop mnie irytował, to rozwalamy sobie skrzynię nitro, od razu mówię, że w tym odcinku żadnego poziomu na 100% nie przeszedłem i jakoś nie miałem, szczerze mówiąc, zamiaru. Jedyne co chciałem, to po prostu przejść te poziomy i już skończyć drugą część Crasha, bo no, poziom trudności wzrósł, trzeba przyznać, sporo. Także Racket zakończony, tak, oczywiście gra słowna, znowu, bo Racket, ogólnie Rocket, no to... No, wymowa w Racket i Racket jest identyczna, nie? Bo Racket to jest rakieta i właśnie Rocket, tam jak było napisane. Tu mamy Night Fight. Tu, moi drodzy, ten poziom... Ja osobiście myślałem, że w tym Crashu nie doświadczymy levela, gdzie coś nam oświetla drogę, ale jak widzicie, doświadczymy. Jesteśmy sobie w dżungli i świeci nam świetlik. Muszę przyznać, że o wiele fajniejszy patent niż z maską Aku Aku w pierwszej części. Mi osobiście on o wiele bardziej przypadł do gustu, że właśnie... świetlik nam tutaj oświeca drogę, a nie właśnie maska. Naprawdę mi się to spodobało, muszę przyznać. Ten poziom szczerze od serducha mi się podobał. Chyba jako jedyny dzisiaj. Jako jedyny i jeszcze boss mi się też podobał, ale to zobaczycie później. Tu trochę nie ogarnąłem ślizgu, trochę za wcześnie go zrobiłem. Ale mówię, ten poziom naprawdę był przyjemny. Polubiłem go. No tutaj skoczyłem trochę za wcześnie, trzeba przyznać, moja głupota. Ale właśnie mówię, ten poziom jako jedyny mi się spodobał, no bo po prostu nie miałem z nim problemów, tak? No dlatego mi się spodobał. Naprawdę był łatwy, moim skromnym zdaniem. Mi poszło tu, no niemalże bez problemu. Sam poziom też, muszę przyznać, nie jest jakiś sam sobie trudny. Jak dla mnie to jest chyba... Jak dla mnie ten poziom, wiecie co, mógł być nawet w drugim czy trzecim Warp Roomie i naprawdę nie zdziwiłbym się, bo... Mówię, poziom jest po prostu łatwy. Jak dla mnie. I zdziwiłem się, że tak łatwy poziom właśnie pojawił się w 5. Warp Roomie, bo
Ja osobiście zrobiłbym tak, żeby na przykład to, ten poziom, który aktualnie gram, znaczy, który aktualnie komentuję, wolałbym, żeby ten poziom pojawił się w czwartym warp roomie, a w piątym, żeby pojawił się ten poziom, gdzie mieliśmy te 5 pszczół. Myślę, że to by było lepsze rozwiązanie, bo ten poziom, gdzie wyskakuje nam 5 pszczół naraz z ula, jest trudniejszy niż ten level. Także ja bym osobiście to tak rozwiązał. No ale cóż, twórcy zdecydowali się trochę inaczej, więc jest inaczej. It is what it is. Rozwalamy sobie oczywiście skrzyniunię. Tu muszę przyznać, walnę naprawdę faila totalnego. Zobaczycie zaraz. Wkurzyłem się trochę, muszę przyznać, bo ten bonusowy poziom był łatwy, ale właśnie nie zdążyłem tutaj przebiec. I niestety skończył mi się świetlik. No bo świetlik działa tak samo jak maska Aku w pierwszej części. Czyli właśnie, no, on po jakimś czasie sobie nie tyle, że wygasa, tylko odlatuje po prostu od nas. Strzela na nas focha i sobie chłopaczyna leci. A my musimy sobie wtedy radzić sami. No ale no niestety, bonusowego poziomu nie przeszedłem, ale nie zależało mi na tym aż tak bardzo. Wiecie, w te bonusowe poziomy wchodziłem, szczerze mówiąc, bo liczyłem, że jakieś życie może zgarnę, nie? Przynajmniej jedno. No bo trzeba przyznać, że na tym etapie gry miałem strasznie mało żyć. Jakieś tam 3-2 już tak naprawdę na krawędzi balansowałem z tymi życiami. Dlatego też niejednokrotnie widziałem ekran Game Over. No bo powiem wam tak, gdybym miał więcej żyć na koncie, to myślę, że spokojnie ekranu Game Over bym nie widział. No a że miałem żyć naprawdę mało, to no to ten ekran Game Over sporo razy oglądałem. Dym, 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 dym. Okej, no i mamy Night Fight ukończony. Zostały nam, moi kochani, jeszcze chyba dwa poziomy, o ile się nie mylę. Tak, tu jeszcze... Chciałem właśnie się rozejrzeć i mamy pack attack. Pack, czyli jak jetpack, tak, bo to jest, moi drodzy, kolejny poziom, gdzie będziemy sobie latać jetpackiem. I to jest też kolejny poziom, na którym ujrzałem ekran Game Over. Tak, dzisiaj dosłownie na każdym poziomie poza ostatnim bossem ujrzałem ekran Game Over. Ech. Wkurzałem się dzisiaj, trochę się wkurzałem, ale... ale i tak, uważam, że poszło mi w miarę sprawnie, kurczę, no mówię, materiał trwał 40 chyba minut. Nie, 50, przepraszam, 50 minut, na skróciłem go do 30, tak, więc... więc uważam, że i tak mi poszło naprawdę sprawnie. To jest, jak widzicie, taka trudniejsza wersja, jak ten chłop mnie wkurzał po prostu. Ja na tego chłopa aż, no, klnąłem na tego typa autentycznie, nie? On był tak irytujący, ten przeciwnik. No, ale... no mówię, dodatkowe 20 minut, tak, musiałem poświęcić na to, żeby te poziomy przejść, także... nie uważam, żeby to było jakoś dużo. No, ja osobiście uważam, że naprawdę w miarę sprawnie gram w tego Crasha. Jeśli mam być szczery, to myślałem, że będę miał o wiele więcej faili na tej serii i naprawdę tu będzie cięć, a cięć. Ale na całe szczęście nie jest aż tak źle, naprawdę. Moim zdaniem jest dobrze. Zresztą wiecie, no przypominam, że w pierwszej części, chyba z tego co pamiętam, ekranu Game Over nie widziałem ani razu. A pierwsza część jest najtrudniejsza. Chociaż no też, tak jak już wspominałem, z pierwszą częścią miałem do czynienia wcześniej, zanim zacząłem nagrywać ten remake. Tu niestety właśnie mi się umarło. A i moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Ten poziom przechodziłem 3 razy. Tak, przechodziłem go 3 razy, bo nie mogłem znaleźć klejnotu. A klejnot, jak widzicie, jest tam na górze. Tu zrobiłem tutaj na głupotę. Klejnot właśnie tam, gdzie były te skrzynie nitro w kształcie krzyża. Znaczy krzyża, krzyżyka, X-a. Tylko że odwróconego o 45 stopni, to właśnie tam na górze jest kryształ. Zaraz zobaczycie. Cium, 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 ja zaraz tutaj polecę do góry. Crash w ogóle ma śmieszne okularki, jak leci tym jetpackiem. I proszę bardzo, kryształ jest tutaj, ja go nie zebrałem aż 2 razy. Tak, przechodziłem ten poziom 3-krotnie, bo nie mogłem tego cholernego kryształu znaleźć. No cóż. Ale sprawnie, w miarę się teraz udało. No i mamy kolejny poziom za sobą. Został nam jeszcze jeden level. Już ostatni, no i jeszcze zostanie nam oczywiście boss. Tak, like a boss. Bam, 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 wczytywanko, wczytywanko, ty, 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 ty. No i będziemy mieli, no i czeka nas ostatni poziom, Spaced Out, czyli takim, można powiedzieć, jak to przetłumaczyć, tacy wywaleni z kosmosu, powiedzmy. A właściwie nie, Spaced Out, czyli wywalony w kosmos, właściwie powinienem powiedzieć. Tutaj znowu ujrzałem ekran Game Over na tym poziomie. To jest właśnie trudniejsza wersja tego poziomu pierwszego w tym odcinku. No muszę przyznać, namęczyłem się, ale z drugiej strony cieszę się, bo wiecie co?
Ten Warp Room, moim skromnym zdaniem, wydaje się łatwiejszy od tego poprzedniego. Z tego względu, że poziomy w tym Warp Roomie są o wiele krótsze niż w poprzednim, bo pamiętacie, poprzedni odcinek trwał aż 40 minut. A tu mam 15 minutę i ja już jestem na ostatnim poziomie. Także, no mówię, te poziomy były naprawdę krótkie. I to mi się podobało, że mimo tego, że były... Znaczy, mimo tego, że nie były łatwe, to były krótkie i... Dzięki temu nie irytowałem się aż tak bardzo i dzięki temu też było mi łatwiej przejść po prostu te poziomy, bo właśnie były krótkie. No bo kurczę, jakby te poziomy trwały tyle co z poprzedniego Warp Roomu i ciągle by był utrzymywany taki poziom tutaj, no to ja bym się załamał, nie wiem jak ja bym to przeszedł. Tak, te skrzynie nitro kochane, które sobie, same sobie skaczą, nie, to mnie po prostu rozwala w tych skrzynkach. Ona sobie tak stoi, siup, a sobie skoczę, bo czemu nie. Tak, tu szczerze mówiąc nie wiedziałem zupełnie co z tym kolesiem zrobić, ale ogarnąłem później, żeby właśnie zepchnąć go w ten sposób. Tu muszę przyznać się, w tym miejscu widziałem ekran Game Over dwukrotnie, tak, dokładnie w tym miejscu, więc ogarnąłem sobie już no wręcz idealny patent, jak tam ten moment przechodzić. Tutaj leciałem już chyba na ślepo z tego co pamiętam, tak, tutaj o dziwo cierpliwie poczekałem aż wszystkie przeszkody się usuną. Tu mamy bonus room, ale stwierdziłem, że nie będę do niego wchodzić, bo nie chciałem tracić maski Aku-Aku i to jeszcze ulepszonej, bo widzicie, mam właśnie tą maskę ulepszoną, także naprawdę nie chciałem jej tracić w bonus roomie, bo to była głupota. Chciałem z niej skorzystać na poziomie, bo spodziewałem się, że coś mnie na pewno jeszcze trafi i jakbym nie miał maski, no to wiadomo, bym się wkurzał, a tak to właśnie mam tą maskę, że mogę aż dwa razy oberwać. Także, no mówię, stwierdziłem, że pójście do bonus roomu nie ma po prostu sensu, skoro mam tą maskę. Tak, tutaj sobie rozwalamy wszystkie skrzynie nitro i jak się możecie domyślać, skoro jest taka metalowa skrzynia, no to powoli docieramy już do końca tego poziomu. Bam, baram, bam, bam, baram, bam, bam. Okej. Tu chyba oberwałem z tego co pamiętam, ale nie mam pojęcia jak ja miał to uniknąć, szczerze mówiąc. Nie, musiałbym chyba jakoś skoczyć od razu czy coś, nie wiem naprawdę jak ja bym miał uniknąć tamtego pocisku. Także... Tak, to była ta trudniejsza wersja, ale... No... Na materiale widać, że poszło mi tu sprawniej, bo wiecie, już ogarniałem te mechaniki, że mogę rozwalić typa wślizgiem i tak dalej. No i cóż, moi drodzy, mamy wszystkie kryształy. Tak, Crash wyżygał kryształ, świetne to jest. No i przemówi do nas Cortex. Yes! My plan is nearly complete. And I have you, Crash Bandicoot, to thank for it. Engine, what's happening? What's that? Is she stealing our signal? Crash, Cortex isn't gonna use the crystals to contain the planet's energy. He's gonna harness the force and use it to power the super Cortex vortex he's built on his space station. One blast and the ray will cover the entire world, turning everyone into Cortex's mindless slaves. Crash, don't let him have those crystals! Engine, you fool! She's telling him everything! Oh, yes, we're back now. Pardon the, interruption. Crash, bring me crystals! No. I moi drodzy, oczywiście plot twist, którego absolutnie tak nikt się nie spodziewał. Zmierzymy się oczywiście z Neokorteksem, walka jest po prostu banalna. Zaraz zobaczycie. Moim skromnym zdaniem, naprawdę, walka jest łatwiutka zupełnie. Moi drodzy, cała walka polega na tym, że musimy rozwalić Cortexa, właściwie jego jetpack, zanim on doleci do swojej stacji kosmicznej. Jak widzicie, w ogóle poziom w kosmosie, muszę przyznać, spodobał mi się ten pomysł. I powiem wam szczerze, że na tym levelu, o właśnie, widzicie, nawet jak wleciałem w meteoryt, to nie zabiło mnie to. Także tutaj naprawdę trudno zginąć, szczerze mówiąc. No walka jest naprawdę łatwa, nie wiem czemu twórcy zrobili aż tak łatwą tą walkę. Mówię to oczywiście o oryginalnym Crashu. Widzicie, jedyne co to nas może zabić to miny. No chyba, że mi się tak poszczęściło, bo ja zabiłem Cortexa, znaczy zabiłem Cortexa, zniszczyłem jego jetpack naprawdę bardzo szybko. Muszę przyznać, strasznie szybko mi to wyszło, chyba, nie wiem, pół minuty mi to zajęło. Może z tego względu walka była dla mnie łatwa, no bo nic nie zdążyło nawet mnie jako tako zaatakować. I proszę bardzo, to jest już koniec. Achievement oczywiście. Tu dostaliśmy buty, dzięki którym możemy szybciej biegać. Haven't seen the last of me, Crash Bandicoot!
Tak, i to jest, moi drodzy, koniec. To już wszystko. Dobra, oglądajcie scenkę. Crash, what do you suppose happened to Cortex? And what about the Cortex Vortex? It's still up there. No i moi drodzy, to tyle. Tak, tak się kończy druga część Crasha. Za chwilkę wlecą, o właśnie, napisy. I powiem wam, moi drodzy, jeszcze jedną rzecz. Taką ciekawostkę, że jak przejdziemy Crasha 2 na 100%, czyli jak zbierzemy każdy klejnot, czyli chyba 45 ich było, jak zbierzemy wszystkie 45 klejnotów przed walką z Cortexem, to wtedy odpali się dodatkowa cutscenka, gdzie to Nitrous Brio faktycznie zbudował laser, którym po prostu zniszczy stację kosmiczną Neocortexa. Tak. Możecie sobie znaleźć tą cutscenkę, myślę, że jak wpiszecie coś tam, nie wiem, Neocortex, Crash Bandicoot 2, All Gems, to myślę, że wyskoczy wam ta cutscenka, jak jesteście ciekawi. No i cóż, no, przyszedł czas na podsumowanie drugiej części. Taki mój pierwszy zasadniczy komentarz jest taki, że była zdecydowanie łatwiejsza od części pierwszej, przynajmniej dla mnie. Tutaj naprawdę nie miałem aż takich problemów z przechodzeniem leveli, szło mi to naprawdę bardzo sprawnie i aż wręcz czasami dziwiłem się, dlaczego ta gra jest tak łatwa. Naprawdę, mimo że trochę się tam irytowałem, wiadomo, bo to zawsze jak ci w platformówce coś nie wychodzi, to się irytujesz, to jest normalne, akurat ten gatunek gier potrafi strasznie zirytować. Ale no mówię, mimo to szło mi dobrze, szło mi naprawdę dobrze. Nie miałem, no, z niczym właściwie problemów większych. Nie było jakiegoś takiego ani jednego poziomu, z którym męczyłbym się, no, przynajmniej pół godziny. Nie było czegoś takiego w ogóle. Wszystkie poziomy przechodziłem w maksymalnie 20 minut. I naprawdę, nie dłużej. Więc muszę przyznać, że nie było jakiegoś takiego właśnie jednego konkretnego poziomu, który by, no, przyprawiał mnie o naprawdę szewską pasję. W jedynce było kilka takich poziomów, także stwierdzam, że jedynka naprawdę była o wiele trudniejsza od dwójki. Bo w jedynce przykładowo The Lost City, jakiś tam, nie pamiętam jak ten poziom się nazywał, ale on był w takiej twierdzy, gdzie padało. I tam się skakało po ptakach, niestety nie pamiętam jak się ten poziom nazywał. Również High Road, czyli ten słynny niewidzialny most, Lights Out, no te poziomy w Crashu 1 naprawdę mnie przeprawiły o palpitację serca i były strasznie trudne, przynajmniej dla mnie. Oczywiście w serii tego nie widzieliście, bo tak jak już wspominałem, ja osobiście z zarówno remake'iem, jak i oryginałem pierwszej części Crasha już miałem do czynienia wcześniej, więc te poziomy na Let's Play'u nie były dla mnie takie trudne. No ale właśnie jak przechodziłem je po raz pierwszy, no to dostawałem szału. Strasznie się irytowałem. A w Crashu 2 nie było czegoś takiego. Crash 2 naprawdę w porównaniu do 1 jest łatwy. Jeśli ktoś Crasha 1 przeszedł na maksa, to nie będzie mieć problemu z 2 absolutnie. Muszę przyznać, nie wiem oczywiście jak z przechodzeniem 2 na 100%, bo nie robiłem tego. Ale naprawdę, moim skromnym zdaniem, dwójka jest prostsza od jedynki, przynajmniej w takim zwykłym przejściu. No i okej, moi drodzy, przejdźmy może do oceny liczbowej. Kurde, coś mi tu na Discordzie... Spamijcie mi, moi widzowie, na Discordzie coś, nie wiem, dobra, później zobaczę. A, jeszcze jedna rzecz, na Discordzie powstał pewien kanał tekstowy, może być on ciekawy w sumie dla was wszystkich. Zapytaj Kamala, to jeden widz zaproponował, pozdrawiam. Na tym kanale możecie mi zadawać jakieś pytania, jakiekolwiek chcecie, tak, to tyle. Oczywiście nie jakiś tam ordynar, czy coś takiego. Dobra, więc tak, link do Discorda w opisie oczywiście. Fabuła. Fabuła Crasha 2 na pewno była lepsza niż w jedynce, więc w jedynce pamiętam dałem 8, więc tu daję 9. Muszę przyznać, że fabuła była fajniejsza, bo... Mieliśmy trochę więcej dialogów. Wiem, na początku mówiłem, że trochę mnie irytuje ilość tych dialogów, ale powiem wam szczerze, że jak tak już przeszedłem grę, to miałem takie... No w sumie te dialogi były potrzebne, także... także nie irytują mnie już więcej te dialogi, bo właśnie tak jak mówię, po przejściu gry uznałem, że ten soundtrack jest super.
bo po przejściu uznałem, że naprawdę te dialogi były faktycznie potrzebne, wręcz niezbędne, żeby tak fajnie tą fabułę poprowadzić. Także, no jak na platformówkę, wiadomo, w platformówkach fabuła jest zawsze prosta, ale tutaj daję jeszcze tą dziewiątkę, bo no, była fajna po prostu. I właśnie lepsza niż w jedynce, więc daję dziewiątkę. Grafika, no grafika tak naprawdę daje również dziesiątkę, tak? No bo jest to ten sam remake, ten sam silnik gry, ta sama oprawa, no bo wiadomo, cała trylogia jest wydana jako jedna gra. Także ja osobiście stwierdzam, że grafika jest na dychę. Zwłaszcza podobały mi się, wiecie co, poziomy w ruinach, bo tam padał deszcz. A deszcz w Crashu wygląda po prostu cudownie, w ogóle efekty wody są niesamowite. Zobaczycie to w odcinku pierwszym z trzeciej części. Efekty wody po prostu są niesamowite w tej grze. Powiem, że jak zagrałem jeden etap w części trzeciej, to naprawdę szczena mi opadła, ale to powiem później o tym w następnym odcinku. Także za grafikę daję dziewiątkę, za udźwiękowienie wszelkie również daję dziewiątkę. Muszę przyznać, wszelkie dźwięki, jak wiecie, jak Crash ginie, te całe w ogóle też właśnie animacje Crasha, jak ginie, mimika sama w sobie postaci była naprawdę super. Także no ogólnie teraz no udźwiękowienie, także wszelki dubbing, dźwięki Crasha, jak ginie, inne takie, no daję dziewiątkę, bo mówię, dźwięki były fajne, oczywiście nie odgrywają na nasz takiej mega istotnej roli poza dialogami, ale daję dziewiątkę. Myślę, że gra zasługuje właśnie na 9. No i też fajny soundtrack oczywiście, idealnie nadający się do platformówki, także daję szczere 9. Za samą mechanikę gry ja chyba w jedynce dałem 10, ale tu dam 9. Muszę przyznać, że kilka razy nie wiem czy ja jestem ślepy, czy tak faktycznie było, ale wydawało mi się, że kilka razy jednak gra mnie oszukała. Nie powiem, że w jakiś sposób tam bardzo perfidny, ale wydawało mi się w kilku przypadkach, że powinienem mimo wszystko wskoczyć tam, gdzie wskoczyłem, moim zdaniem, no a według gry spadłem. No mówię, natknąłem się na takie przypadki, nie wiem, może 3-4, nie więcej. No, zdarzało się to bardzo rzadko, mówię, to były chyba 3-4 przypadki, więc nie uważam, żeby to jakoś bardzo wpływało na ostateczną ocenę mechaniki gry. Ale no, w te trzy przypadki trochę mnie zirytowały, muszę przyznać, dlatego nie daję 10, tylko 9. No i za sam gameplay daję również 9. Grało się w to oczywiście świetnie, jak to w Crasha, no klasyczna platformówka. Ale muszę przyznać, że dla mnie osobiście gameplay lepszy był chyba właśnie w dwójce. W dwójce z tego względu, znaczy inaczej, porównam teraz gameplay z jedynki i dwójki. W jedynce wiadomo, gameplay był trochę biedny pod tym względem, że nie dało się kucać, nie dało się robić wślizgów, nie dało się skakać wyżej z przykucu i tak dalej. Ale muszę przyznać, że ja w jedynce o wiele bardziej miałem już wyrobiony w sobie takie wyczucie movementu Crasha. Ja już naprawdę ten movement ogarniałem niemalże idealnie w pierwszej części, dzięki czemu tak bardzo sprawnie przeszedłem tą pierwszą część dla was. A w drugiej nie ogarniałem movementu Crasha zupełnie. On był dla mnie jakiś za szybki, za dynamiczny, nie ogarniałem tego. Ale oczywiście zdecydowanie tutaj na plus, że można było robić te wślizgi, skakać wyżej. To mi się naprawdę bardzo podobało. Ale właśnie, kurczę, muszę wam powiedzieć, że irytował mnie właśnie sam movement Crasha, bo Crash po prostu o wiele szybciej biegał w tej części. Przez to, że on tak szybko biegał, to ja czasami naprawdę nie ogarniałem, co się dzieje i za późno zdecydowanie reagowałem na to, co się dzieje na ekranie. No i po prostu sobie umierałem. Bo po prostu no, najczęściej właśnie nie ogarniałem zupełnie movementu Crasha. Zwłaszcza na początku miałem z tym trochę problemy, bo zresztą widzieliście też czasami, że miałem taki problem, że nie mogłem przykładowo wskoczyć na skrzynię, bo właśnie nie mogłem zupełnie wyczuć tego movementu. No ale jakoś tam pod koniec gry już trochę mi się udało to wyczuć, jakoś tam sobie dawałem radę. Także moja ostateczna ocena remake'u tej części wychodzi 9,2/10, tak. Jedynkę chyba oceniłem na 9,6. No i tak właśnie uważam, że jedynka jest no trochę lepsza od dwójki, moim skromnym zdaniem. W dwójce co prawda jest poprowadzona lepsza fabuła, lepiej jest poprowadzona fabuła i trochę więcej elementów gameplayowych. Ale w jedynce, moim skromnym zdaniem, jest lepsza mechanika i jedynka jest po prostu trudniejsza i dlatego też daję ocenę wyższą, tak oczywiście żaden Yamrei nie ucierpiał. I tu, moi drodzy, będziemy kończyć. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jeszcze dzisiaj w kolejnym odcinku z Crasha Bandicoot Insane Trilogy.
Na razie.